witamy Państwa bardzo gorąco w kolejnym festiwalowym studiu, a rzeczywiście na widowni z Teatru imienia Ludwika Solskiego było dzisiaj niezwykle gorąco z wielu powodów. Salwy śmiechu co moment, ale także tłum, absolutne oblężenie tarnowskiej sceny za sprawą gości z Och Teatru, spektakl Pomoc domowa w reżyserii Krystyny Jandy. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. A z nami w studiu także pani Katarzyna Gniewkowska, Barbara Wypych, pan Mirosław Kropielnicki i pan Krzysztof Dracz. Witamy bardzo ciepło. Dziękujemy za ten czas wypełniony po brzegi wytchnieniem, bo tak bym to nazwała, że to przecież nie tylko śmiech, tylko oddech od tego szaleństwa codzienności. Czy pani reżyser się zgadza? No tak, myśmy zrobili ten spektakl po to, żeby ludzi bawić. I to był jedyny cel właściwie, żeby mogli przyjść do teatru i po prostu zapomnieć o kłopotach. I z nami te dwie godziny prawie po prostu zwyczajnie się śmiać i bawić i cieszyć teatrem. Myślę, że sporą rolę w tym wszystkim ma autor tłumaczenia, Bartosz Wierzbięta, który ten tekst przełożył w taki sposób, że jest wiele takich odniesień i cytatów do naszego życia, takich słów, wytrychów można by powiedzieć, że ten język na scenie jest bardzo żywym i bliskim widzowi po prostu językiem. Tak, z tym, że pan Bartosz nie przetłumaczył tego tekstu dla nas, tylko dla Teatru Łódzkiego. On przetłumaczył dla Teatru Łódzkiego, Teatru Powszechnego w Łodzi, a my jesteśmy drugim teatrem, który robi ten tekst. Także myśmy już dostali, myśmy tylko zmienili realia z Łodzi na Warszawę. Także bardzo, ale gramy w kilka sztuk w tłumaczeniu pana Wierzbięty i niewątpliwie za każdym razem Stowarzyszenie Umarłych Poetów, które ostatnio miało premierę, jakieś pół roku temu, też gramy w jego tłumaczeniu. A jak się Państwu gra w farsie? Bo wydaje się, że dla widza no na pewno to jest przyjemność oglądać, ale jednak dla aktora spory wysiłek. Gatunek, który wymaga dynamiki, tempa. No właśnie, jak z perspektywy aktorskiej, czy to jest spore zadanie, wyzwanie dla aktora? Igor Przygrodzki, nasz mistrz, był naszym pierwszym dziekanem w szkole, mówił, że farsa jest szkołą warsztatu. Że to jest właśnie aktor tam nabywa i sprawdza się, kiedy posiada warsztat. To jest tak, sztuka łatwa, lekka i przyjemna, natomiast żeby była chwytliwa, musi być wartka, dynamiczna i wymaga od aktora wiele wysiłku. No to nie jest takie proste, jak się wydaje. Nie? Kiedy my gramy na przykład dwa spektakle, no to rzeczywiście jesteśmy wyrzęci jak po praniu. Czyli na łzy łatwiej można oszukać widza, a śmiechu się nie można oszukać w ogóle, tak? No nie, bo weryfikacja następuje Weryfikacja następuje natychmiast, także my to słyszymy, czy to jest punkt, czy nie. No, trzeba mieć dobry słuch, trzeba mieć siłę, żeby to wszystko wybiegać. Trzeba podawać tekst punktualnie, trzeba dobrze mówić w całym tego słowa znaczeniu. Także trzeba mieć po prostu warsztat, żeby grać farsę. Tak, a poza tym to raz, a dwa, jak Państwo zauważyliście pewnie, wszyscy jesteśmy właściwie aktorami dramatycznymi. Wszyscy wywodzimy się jakby z dramatu, prawda? Bo i Krzysztof, już o Krystynie nie mówi, ale Krzysztof pracował z mistrzami samymi, z Lupą, z Jarockim, Mirek z Wiśniewskim. Tak, ja też pracowałam i z Jarockim, i z Lupą, i jakby to, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ta baza jakby dała nam potem taką, że prawdę gramy, ale równocześnie teraz troszeczkę dodajemy do tego lekkości i w punkt. Właśnie no, myślę, że współczesnego bardzo. Tak, tak. Także jest dramatycznie tam bacia, tak? Zdarza się, tak. No bo tak właściwie często dają klasycy taki przykład, że w dramacie, czyli w tragedii, kiedy mąż wchodzi i zastaje żonę in flagranti, nie różni się w odczuciu człowieka niczym od tego, jak zauważa taką sytuację w farsie mąż, prawda?
Może reakcje są nieco bardziej ekstremalne, ale doznanie ludzkie jest podobne, prawda? Czyli komedia to jest tragedia z tym jej całym komizmem trochę, więc jeszcze wartość jakby dodana i to też od aktora wymaga... Jakby powiedział chyba pan Janusz Gajos, tak, komedia to jest coś takie... No, że to się po prostu w pale nie mieści. To jest takie trudne. Spektakle, które oglądamy podczas tegorocznej talii, charakteryzuje to, że reżyserują je aktorzy. No i tu takie pytanie, jak się państwu pracuje z Krystyną Jandą? Dałam znakomitą się zadać to pytanie, aktorką. Dziękuję ci. Czy to jest zadanie, czy jest wymagające jako reżyser? Kto odważny? Świetnie się pracuje. Nie, słuchajcie, naprawdę, szczególnie przy takich sztukach aktorskich, bo to są sztuki oparte na aktorze, a nie na inscenizacji. Aktor, który czuje ten gatunek, jest po prostu złotem. No i po prostu wolę 100 razy pracować z aktorem, który ma wyczucie sceny i gatunku w takim właśnie obszarze, niż konceptualistą, który wymyśli mi nagle, prawda, mostostal na scenie. Poza tym, no tutaj naprawdę, no, to nie odkryje Ameryki mikrofon chyba. Nie, ale wiesz, tu nic nie słychać chyba przez ten mikrofon. Nie odkryje się Ameryki, ale tam nie słychać. A, do kamery. To chyba nie odkryje Ameryki, jak powiem, że tutaj no, nie jesteśmy w stanie przecież oszukać reżysera, bo reżyser jest wybitnym aktorem, więc no, nic tutaj się nie przejdzie. Nic nie przejdzie, trzeba po prostu to zrobić idealnie, bo inaczej no to nie da się po prostu. A jak dzisiaj te salwy śmiechu, bo państwo ten spektakl grają już dość długi czas, jak dzisiaj państwa odbiór tarnowskiej publiczności, festiwalowej publiczności? Wspaniale. Bardzo się cieszymy, że bierzemy udział w tym festiwalu w tym roku. Ja tym bardziej się cieszę, bo granie w tak znakomitym gronie aktorów jest ogromnym przywilejem. Więc pomoc domowa serwuje nam naprawdę ogromną dawkę endorfin i nie kryjemy tego. Mogę chyba wypowiedzieć się za nas wszystkich, że uwielbiamy to grać, bo to też są świetne spotkania towarzyskie. Poza tym, że to jest faktycznie trudny gatunek do grania, to daje nam on bardzo dużo radości i też tą radością dzielimy się z widzem. Ja mogę powiedzieć tylko, że z mojego doświadczenia długiego, zawodowego, to była jedna z najtrudniejszych prac. I jedna z najtrudniejszych ról. Ja się tak bałam grać pijanej i dopiero panowie mnie uczyli, ale to naprawdę jest trudne i głównie polega na dobrym guście, bo można przesadzić, ale to naprawdę było trudne, bo to jest dość ryzykownie zaplanowany utwór. Cały drugi akt, wszyscy pijani, no to mogło być nie do zniesienia po prostu. No ale mamy mistrzów. Także i dodajmy jeszcze, że ta rola, zdaje się, była w ogóle napisana na tę pomoc domową, która ma być młodsza wiekiem od małżonki. Tak, nie, to w ogóle pierwsza wersja się nazywała Perła i to była francuska, to jest francuska, francuska farsa i tam w ogóle o co innego chodzi. A to jest, potem przeszło takie przeobrażenia różne i dla nas to troszeczkę zmieniło charakter. Natomiast w Polsce jest taki zwyczaj, że grają to mężczyźni albo aktorki, które udają Ukrainki. Ja postanowiłam się tym nie przejmować i po prostu zrobić sobie przyjemność i sobie zagrać. Zwyczajnie. Fantastycznie, bardzo za to dziękujemy. Wróćmy jeszcze do festiwalowych państwa wspomnień, bo na pewno pani Krystyna Janda ma nagrodę na festiwalu Talia na koncie i wielokrotnie była tutaj gościem, pokazując między innymi Shirley Valentine, to na pewno było jeszcze chyba kilka rzeczy gościnnych, takich dodatkowych. Bang, chyba pan Krzysztof Dracz też ma na koncie nagrodę na festiwalu Talii. Miło jest państwu wracać do Tarnowa. No pewnie. To znaczy nie, ja wiem, że to było, zabrzmiało retorycznie trochę to pytanie, ale szczerze, spróbujmy szczerze, panie Krzysztofie. Ja mogę
tylko powiedzieć, że to jest miłe, że jest w ogóle festiwal komediowy. Dlatego, że wszyscy się tych komedii wstydzą, ukrywają, że je grają, wymieniają same tytuły do encyklopedii, a ja uważam, że to jest po prostu, że zresztą nasze teatry też mają bardzo różnorodny repertuar i ja nie ukrywam, ponieważ prowadzę tę fundację 15 lat i martwię się prawie bez dotacji. To są takie szczątkowe, już w tej chwili to w ogóle prawie nic nie ma. I dzięki tym komediom my się po prostu utrzymujemy. Także ja wcale nie ukrywam, że za chwilę robimy dwa trudne tytuły, które obudowuję dwiema parcami, które będą zarabiały na te tytuły po prostu trudne. Także i od początku tak prowadzę oba teatry, że na jeden trudny tytuł i to czasem bardzo trudny, taki, który jest prawie nieakceptowalny, który ma nauczyć publiczności, nie wiem, tolerancji, wyrozumienia, jak na przykład Koza, czyli kim jest Sylwia Olbiego, czy w ogóle cała ta duża klasyka, jak Krzesła Ionesko, czy nie wiem, Szczęśliwe Dni, czy to wszystko jest obudowane komediami i farsami, bo inaczej byśmy tego nie mogli grać. I tak współistnieją. My dokładamy do każdego wieczoru przy tamtych tytułach. I to dokładamy dużo. Czyli jest pani absolutnie mecenasem sztuki, pani Krystyno. Mam nadzieję, tylko państwo nie jest moim partnerem. Bywa ciężką rola mecenasów. Myślę, że jeszcze jedna z rzecz powinna tutaj dzisiaj wybrzmieć, już zupełnie niezwiązana ani z Państwa spektaklem, który prezentujecie tutaj Państwo, ani z Festiwalem Comedy Italia. Pani Krystyna Janda, jako to do widzów się zwrócę, bo Państwo wszystko wiedzą. Po raz pierwszy w historii Akademii Sztuk Teatralnych pani Krystyna Janda zostanie doktorem honoris causa i ja bardzo marzyłam, ale nie wiem, czy trema mi pozwoli, żebym chociaż fragment tej cudownej laudacji pani rektor przytoczyła, bo to są tak niebywałe słowa, że to naprawdę warto panią profesor Dorotę Segdę tutaj zacytować. Państwo pozwolą? Skoro już mamy taką postać tutaj w studiu festiwalowym. Doroty Laudacja i Jurka Sztura. Tak, Jerzego Sztura, jest obszerny, że tak powiem, przegląd przez wszystkie te spektra pani działalności artystycznej, twórczości. A ja będę mogła od 30 sobie przy nazwisku pisać Dr.Hab. Doktor habilitowana Krystyna Janda. Państwo pozwolą w takim razie. Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie wybrał kobietę na pierwszego doktora honoris causa naszej uczelni. Kobietę z marmuru, kobietę z żelaza, wolną kobietę. Krystynę Jandę, aktorka teatralna, gwiazda filmowa, reżyserka, autorka dzienników i książek, prezes fundacji, twórczyni teatrów grających codziennie, przez cały rok, latem również w plenerze, odważna, nieobojętna obywatelka. Laureatka dziesiątek nagród, są wśród nich Feliksy, Gustawy, Orły, Lwy, Kaczki, Róże, Maski, Kamery i Palma. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Simone Weil twierdziła, że kultura jest kształceniem daru uwagi. Krystyna Janda swoją uwagą stwarza światy. Swoim niezaniechaniem obowiązku wobec własnego talentu zawstydza czekających na propozycje i oklaski. Jest symbolem tego wszystkiego, czego życzę naszym studentom. Pasji, pracy, odwagi, nieobojętności i szczęścia. Pani Krystyno. Koniec, kropka. Mam nadzieję, że te brawa były słyszalne i dla widzów naszego studia festiwalowego. Pięknie dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo. Pani dziękujemy za wszystko i gratulujemy. I proszę nie zapominać o tym Dr.Hab. Bardzo dziękujemy. Ja się tylko zastanawiam, jak ja będę wyglądała w tym stroju. Wspaniale. Na pewno wspaniale. Tak? No. Ale na głowie też taki. Bardzo gustowny to jest. Pięknie dziękujemy. Kolejna odsłona dzisiejszego festiwalowego studia. Z nami ktoś, kto o talii wie prawie wszystko, powiem, bo chyba wszystkiego nie wie nikt.
co tu się dzieje podczas festiwalu i za kulisami. To jest wiedza tajemna wręcz, ale osoba, która jest niezwykle ważną osobą dla Teatru imienia Ludwika Solskiego. Dziś dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Dębicy. Panie, panowie, pan Jan Borek. Dzień dobry. To miejsce jest ważne dla mnie, a nie ja dla niego. Ale tak, był pan też przez wiele lat dyrektorem Teatru imienia Ludwika Solskiego. No to prawda. Zawsze tu wracam z największą radością, ze wzruszeniem lekkim, no i z ciekawością, co też dzisiejszego wieczoru na tej scenie zobaczę. I to jest fantastyczne, że ten pański etap w życiu zawodowym związany z teatrem zakończył się wiele lat temu, bo chyba... Nie, on się nigdy nie zakończył. Tak, ale mówię stricte zawodowy, tak. Prawda? Tutaj, z tą sceną. Ja jestem tak chory na teatr, że on się nie zakończy nigdy. Ja mam z teatrem mam kontakt ciągły. Wszystkie premiery i Tarnowskiego Teatru, i Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatru Starego, ale też Teatrów Warszawskich. Staram chory się być na teatr. Chory no na nieuleczalny. Teatr. Nieuleczalny. Na czym ta choroba polega? To znaczy, no nie mogę przyciąga bez tego, do teatru? Nie mogę bez tego żyć. To jest dla mnie, nie ukrywam, tak potrzebne jak tlen każdemu człowiekowi. No to jest rodzaj choroby. Gdzieś tam zarażony w młodości i to nawet wczesnej młodości, to trwa, nie ustaje i pewnie do końca życia tak to będzie. I to jest też fantastyczne, że pan, będąc w tej chwili osobą, która zupełnie inną placówkę kulturalną prowadzi, jakby ciągle ja widzę obecność pana Jana Borka na każdym festiwalu Comedy Italia, na każdej niemal premierze. I jest pan, można powiedzieć, takim prawdziwym, nie wiem jak to nazwać, sprzyjającym człowiekiem tej, ja mówię, już pomijam inne spektakle, inne miejsca w Polsce, które pan odwiedza właśnie w związku ze sztukami teatralnymi, ale chyba jest tu jakieś takie ciepło z pana strony, wielkie serce do tego właśnie miejsca, do Teatru Solskiego. Bez wątpienia, pani redaktor, to jest tak, że tutaj spędziłem swoje najlepsze męskie lata. To jest zawsze, odnoszę się tutaj do tego miejsca z ogromnym sentymentem, z ogromną radością, z ciepłem. Kontaktujemy się dalej z ludźmi, z którymi tu miałem przyjemność pracować. Te przyjaźnie trwają, nie ustają i myślę, że to jest najważniejsze. I to, no, to miejsce nas, że tak powiem, łączy i myślę, że będzie łączyć jeszcze przez wiele lat. Dobrze, to co się podobało już na tegorocznej? Bardzo mi się podobała premiera Tarnowskiego Teatru. Fantastyczna. Sprawna reżyseria, świetna gra aktorska, utrzymana konwencja. Znakomicie. Najwyższą notę wystawiam księżniczce na opak wywróconej. Jako stały bywalec ma pan też porównanie z poprzednimi latami. W tym roku trochę inna już formuła. Jest. No właśnie, tak, jakie wrażenie? Ta edycja, wydaje mi się, będzie znowu po paru latach bardzo miała wysoki poziom. Tak to na to patrzę i myślę, że tak będzie. Natalia, ten festiwal komedii przechodził różne właśnie ewolucje, a to związane też z zmianą taką czysto organizacyjną, bo przecież teatr był na obczyźnie, tak. I w remoncie, ale też z różnymi pomysłami, wizjami koncepcyjnymi, jak ten festiwal ma wyglądać. Jakie jest pańskie marzenie związane z formułą festiwalu Comedy Italia? Ja nie mam jakichś szczególnych oczekiwań. Jestem przekonany, że to, co się dzieje, że te propozycje, które co roku się pojawiają, są znakomitym przeglądem tego, co w polskim teatrze, w polskiej komedii ma miejsce. I to jest dla mnie wystarczające. Rzecz jasna, że jedno przedstawienie będzie słabsze, drugie będzie lepsze. Ja zawsze wolę czystą komedię od farsy. Ale no to są moje indywidualne upodobania. Ale myślę, że dla szerokiego widza ta formuła jest jak najbardziej zadowalająca. I niech to tak trwa. Niech się nigdy nie kończy. Przychodząc właśnie na spektakl komediowy, pan już nieco zdradził, że niekoniecznie farsa, ale inna formuła. Czego pan oczekuje? Znaczy, ja broń Boże, nie deprecjonuję farsy, bo zagrać dobrze farsę, dobrze ją wyreżyserować, to jest naprawdę wielka sztuka, bo tam musi być zachowane tempo, rytm, czas.
to musi być jak w mechanizmie zegarka. Natomiast ja osobiście wolę komedię gogolowską, molierowską, tą klasyczną. Dobrze, to ile razy jeszcze pan zawita podczas tegorocznej jeszcze edycji? Jeszcze do czwartku, bo w piątek, od piątku już mnie nie będzie, niestety obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na to, żeby przyjechać, ale do czwartku jestem. Bardzo się cieszymy, że udało nam się pana zaprosić w takim razie jeszcze w terminie do festiwalowego studia. Wspaniałych wrażeń życzymy. No i mamy taką nadzieję, że te słowa o tym, że to będzie bardzo udany festiwal, będą słowami proroczymi. Tak będzie. Bardzo dziękujemy za wizytę. Nie zatrzymujemy, bo za chwilę zaczyna się spektakl. Pan Jan Borek był państwa i naszym gościem. Bardzo dzięki. Dziękuję. Przed nami trzecia odsłona studia festiwalowego podczas czwartego dnia talii. No i bardzo miło nam gościć w studiu jedną z osób, bez której to wszystko nie mogłoby się tak sprawnie wydarzyć. Naszym gościem jest Karolina Białas, kierownik działu promocji i organizacji widowni w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dużo pracy, zmęczenie jest już po tych czterech dniach. Zmęczenie jakieś jest, ale bywało gorzej, dlatego że dzisiaj mamy czwarty dzień i rozmawiamy w czwartym dniu. Gdybyśmy rozmawiali pod koniec talii, to byłoby jeszcze większe zmęczenie. Ale wydaje się, że w tym roku, i to też słychać za kulisami, zaletą tej talii jest taka sprawność polegająca na tym, że mamy jeden spektakl, nie ma też na małej scenie spektakli, nie ma o jednej porze dwóch naraz i to wszystko tak dość płynnie chyba przebiega. Tak, to prawda. Jak sobie przypomnimy poprzednią talię, to tam mieliśmy dużo tych wydarzeń towarzyszących na małych scenach. Rzeczywiście spektakle odbywały się o tych samych godzinach, a teraz jest to bardzo i sprawne, i myślę nawet dla widzów pewnie czytelne. Nie wiem, czy to uchwyciła kamera, ale na początku rozmowy, kiedy Sławek przedstawiał Karolinę i zadawał pierwsze pytanie, ja zrobiłam taki gest z takim lekkim przerażeniem w oczach, żebyś, Sławku, mówił troszkę ciszej, bo tam parę metrów dalej właśnie rozpoczął się spektakl i boję się, żebyś jakby nie przejął show. Dziękuję za tę karcącą uwagę. Pani Karolino. Poza tym jeszcze inne rzeczy dzieją się za kamerami. Są tutaj inni współtwórcy tego sukcesu organizacyjnego Festiwalu Komedii Talia, którzy też wyrażali taki sprzeciw gestami na przedstawienie Karoliny, że to jest jedna z tych osób, bez której by się festiwal odbyć nie mógł. Tu był las rąk w górze, że bez mnie też. Dlatego jedna z wielu. Ujawnimy te osoby, proszę państwa, jeżeli się tylko dadzą namówić, kto to taki, w kolejnych festiwalowych studiach. A teraz, Karolino, bardzo dziękujemy, bo to naprawdę jest tak, że masz bardzo mało czasu w ciągu tych festiwalowych dni, bo to nie jest tylko czas od godziny 17 do późnych godzin wieczornych, kiedy są te dwa spektakle konkursowe, ale to jest normalna właściwie praca, również poranna, również popołudniowa, wczesna. Tak, zgadza się. Nasz dział pracuje od godziny 8 i w talii wyjątkowo do godzin późnych. I proszę, jak pięknie wyglądają. To prawda, to prawda. Dziękuję bardzo. Czyli praca służy w teatrze. Praca służy, ale przychylam się tutaj do twojej propozycji i zachęcam wszystkie osoby, które także pracują nad festiwalem, żeby usiadły na tej kanapie, bo to, co widzowie, osoby, które widzowie widzą, to tylko jakaś mała część, a jest nas dużo więcej. Oczywiście wszyscy pracujemy już od kilku ładnych miesięcy na to, żeby kilka tysięcy osób, bo taki mamy plan, żeby nas odwiedziło właśnie w ciągu tego tygodnia, a dokładnie 9 dni festiwalu. Macie także, Karolino, i myślę, że ty jako osoba, która w dużej mierze kontaktuje się z publicznością, jakby zarządza też tym właśnie działem, macie również bardzo trudną i niewdzięczną rolę, bo to, co dzisiaj działo się podczas pierwszego spektaklu w Och Teatru, to no, było prawdziwe oblężenie. Ja nie będę może zdradzać szczegółów, bo zaraz by tutaj straż pożarna przyjechała i powiedziała, że droga ewakuacji nie była zapewniona, bo schody były szczelnie wypełnione. No ale zmierzam do tego, że
pewno wiele razy musisz powiedzieć, no naprawdę nie ma już biletów, prawda? I to jest zapewne trudna, niewdzięczna rola. Tak, akurat rozmawiamy w dniu, w którym w tym momencie odbywa się spektakl Pomoc Domowa i ten spektakl naprawdę zgromadził bardzo, bardzo liczną, publiczność, co widzieliście wcześniej i teraz jest podobnie. Rzeczywiście czasami odmawiamy, chociaż mamy taką legendarną listę osób na wolne miejsca, listę chętnych i każdego roku na kilka tytułów taka lista się pojawia i rzeczywiście jeśli coś się zmienia w przeciągu tych kilku tygodni, kiedy mamy rezerwację, to oczywiście kontaktujemy się z tymi osobami i zawsze zachęcamy, żeby się nie zniechęcać, a żeby do nas dzwonić i pytać na bieżąco, jak wyglądają wolne miejsca i czy są. Jak wygląda siedzenie przy oblężonej widowni, to może Państwu zdradzić Sławek. Tak jest. Jak to było dzisiaj po turecku? Niekoniecznie wygodnie, aczkolwiek myślę, że każda niewygoda jest kompensowana przez to, że możemy obejrzeć świetny spektakl i świetnych aktorów. Więc Karolino, dla Was także na pewno jako dla ekipy teatru imienia Ludwika Solskiego przyjemnym także chyba przyjemnymi są chyba także kontakty z zespołami z innych teatrów z Polski, które tutaj przyjeżdżają, bo jak się domyślam, czasami to są takie powroty do Tarnowa tych osób. Tak, bywa tak, że zapraszamy teatry po kilka razy i niektóre osoby właśnie pracujące w działach takich jak nasz, czy obsługa techniczna pojawiają się ponownie, tak więc tutaj zawsze są miłe rozmowy i tak, pamiętamy się. Kierujesz działem promocji. No właśnie, czy talię w ogóle jeszcze trzeba promować? Czy to już jest taki rozpoznawalny znak, marka związana z kulturą w Tarnowie? Czy trzeba wychodzić do widzów? Czy może oni co roku wręcz sami stali bywalcy pytają, kiedy, co i jak? Właśnie z perspektywy tego zainteresowania, jak to wygląda? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona, ponieważ talia na pewno ma już swoją markę, to w końcu 23 lata i rzeczywiście są klienci, którzy pytają się o talię zaraz po zakończeniu albo nawet w trakcie tej, która aktualnie się odbywa, ale musimy też jakby kontrolować, jakie informacje wypływają do mediów i do naszych widzów, ponieważ czasami kilka spektakli, na które skończyły się nam miejsca w danej chwili, powoduje, że pojawia się informacja troszeczkę właśnie taka myląca, że już w ogóle nie ma biletów. A tutaj dzisiaj mogę gorąco zachęcić Państwa na przykład do zakupu biletów na spektakl Kogut w Rosole. Gramy go w Centrum Sztuki Mościce. Plan był początkowo taki, że zagramy o jednej godzinie na finał. A okazało się, że te miejsca już rozdysponowaliśmy je i dlatego gramy także o 15:30 i te miejsca wciąż są dostępne, także zapraszam. Dobrze, a były jakieś zdrać trochę. Może dyrekcja nie będzie oglądała studia od początku do końca. Coś się wydarzyło takiego dziwnego, niesamowitego, że nie wiem, wyrywaliście włosy z głowy czwarty dzień festiwalu. To już się może zadziać dużo. Proszę, Karolino, coś zdrać. Tyle trudnych pytań. Jeśli chodzi o takie sytuacje nieoczekiwane, to dwa koguty w Rosole w niedzielę, jeden, tak, zamiast jednego rosołu to będą dwa rosoły. A poza tym to czekamy na jakieś wydarzenie, które później będziemy jako anegdoty powtarzać na kolejnych. A są takie z poprzednich festiwali? Nie muszę zdradzać, ale czy są w ogóle? Oczywiście, że są i można byłoby tutaj wiele na ten temat powiedzieć, ale troszeczkę tajemnicę tutaj wokół tego może roztoczę i nie będę zdradzać. Dobrze, Andrzej Pacuła zaproponował, że na 25-lecie popełnić chce, kto wie, czy słowa nie dotrzyma, monografię Festiwalu Comedy Italia, więc ja myślę, że wy jako zespół moglibyście popełnić taką monografię alternatywną, czyli co? Talia za kulisami. No i to byłyby chyba historie niekoniecznie do poduchy, bo by się przy tym zasnąć chyba nie udało. Widzowie zadowoleni jak do tej pory?
Widzowie myślę, że są bardzo zadowoleni i te głosy od nich takie bardzo pozytywne otrzymywaliśmy właściwie w momencie pojawienia się programu. Tegoroczny właśnie program festiwalu jest bardzo atrakcyjny. Jakby ilość artystów, która do nas przyjechała i jeszcze na nich czekamy, jest naprawdę ogromna i myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także... A czy ty sama coś znalazłaś? Jest w ogóle czas, żeby zobaczyć jakiś spektakl? Czy taka praca intensywna, że po prostu się nie da? Różnie z tym bywa. Na razie obejrzałam oczywiście naszą księżniczkę na opak wywróconą i Śmiech wzbroniony. I mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę nadrobię w kolejnych dniach, bo dzisiejszy dzień jest bardzo intensywny, także no na przykład rozmawiamy teraz. A spektakl trwa. A spektakl trwa. I umyka. I umyka z każdą minutą, tak. Życzymy zatem, żeby nic takiego od strony organizacyjnej nie umknęło, żeby wszystko poszło wspaniale. No i żeby był też czas podglądnąć albo po prostu obejrzeć, co dzieje się na scenie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. I dzięki, że zgodziłaś się do nas przyjść, mimo że to naprawdę śmieszny spektakl umyka. Karolina Białas, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.